Kilka minut po godzinie 12 obwodowa komisja numer 51 w Zielonej Górze. Frekwencja na poziomie niespełna 10%. Niestety nie jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Jeśli staniemy się takim, to na pewno w naszym kraju będzie lepiej. Podobnie było w Sulechowie. Tu również wyborcy nie spieszyli się do urn. Do godziny 12 na 970 osób uprawnionych głosowało 99. Różnica między wyborami samorządowymi w Zielonej Górze i Sulechowie była znacząca. W Zielonej Górze nie odbyły się wybory prezydenckie i do Rady Miasta. W Sulechowie w wyścigu o fotel burmistrza wystartowali Ignacy Odważny, były burmistrz, Roman Rakowski, obecny burmistrz i sulechowski radny Stanisław Kaczmar. Pierwsze wyniki wskazują, że w Sulechowie odbędzie się druga tura. Ignacy Odważny zdobył 42% głosów, Roman Rakowski 38%, a trzeci Stanisław Kaczmar 20%. Uważam, że ten co jest, to nie jest zły. Nie jest zły, no nie jest zły. Takie jest moje zdanie. To już Nowa Sól. Tu niedziela wyborcza upływała bardzo spokojnie. Wszystko przebiega spokojnie, prawidłowo. Nie zanotowaliśmy żadnych incydentów. O fotel prezydenta walczyło trzech kandydatów. Niespodzianki nie było. Wadim Tyszkiewicz dostał aż 86% głosów poparcia mieszkańców Nowej Soli. Ja bardzo Władimira Tyszkiewicza. Bo jeszcze kiedyś Gabrielczyka, prezydenta naszego, też lubiłam. Okazało się również, że radni z list Wadima Tyszkiewicza będą mieli zdecydowaną większość w mieście, prawdopodobnie 19 radnych. Według pierwszych danych frekwencja w kraju wyniosła nieco ponad 46%. W Lubuskiem frekwencja była zbliżona do krajowej, natomiast w Zielonej Górze znacznie niższa, wyniosła niespełna 25%. W województwie wybory do sejmiku wygrała Platforma Obywatelska. Ze wstępnych szacunków może liczyć na 11 do 12 mandatów. Za nią Prawo i Sprawiedliwość 8 lub 9 mandatów, PSL 6 lub 7 mandatów, SLD 5. Już wybory do Parlamentu Europejskiego pokazywały, że to partia, która na dziś nie radzi sobie z kolejnymi wyborami. I tutaj mamy tego potwierdzenie, że oczywiście ma swój sentymentalny elektorat, który jeszcze gwarantuje mandaty, ale raczej to już jest tylko trwanie. W Zielonej Górze najwięcej głosów zdobyli Elżbieta Polak, Janusz Kubicki, Zbigniew Kościk i Czesław Fiodorowicz. PSL świetnie wypada w wyborach samorządowych, natomiast w skali kraju to jest znakomity wynik i pokazuje, że naprawdę jeśli ktoś mówi, że ta partia kiedykolwiek zniknie, to chyba nie ma racji. W okręgu zielonogórskim Platforma Obywatelska może liczyć na 2 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość również na 2. Polskie Stronnictwo Ludowe i SLD Lewica razem po jednym mandacie. To cały czas nieoficjalne dane.